Dzień dobry, witam Państwa na posiedzeniu Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Dostałem informację, że transmisja jest online, także otwieram obrady komisji. Skład... Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Skład: dwie osoby z komisji obecne, jedna nieobecna. Dostałem informację od pana Kamila, że się spóźni w okolicach 5 minut, dlatego już możemy zacząć nawet. Bez większych. Widzę, że jest też pani Hanna Młynarska, nasza nowa radna. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie do zaprzysiężenia. Witam serdecznie. Czy też jest już może z nami pan Łukasz? W porządku. Widzę, że jeszcze nie ma, ale to nie szkodzi. Może za chwilę dojdzie do nas na naszą komisję. Dzisiaj przedstawię Państwu proponowany porządek obrad, czyli punkt pierwszy: przyjęcie porządku obrad, a punkt drugi: opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia gminie Milanówek mającego na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. Spraw różnych dzisiaj nie będzie, ze względu na to, że za pół godziny rozpoczyna się sesja Rady Miasta. Informacyjnie będzie jeszcze jedno posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego w przyszłym tygodniu o bardzo podobnej godzinie, bo o 16:30. W takim razie możemy już przejść do uwag. Czy ma pan, panie Krzysztofie, uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie mam uwag. Natomiast pewnie będę miał pytanie, także nie mam. Akurat widzę, że chyba pan Łukasz już do nas przed na spotkanie, więc być może będziemy mogli panu odpowiedzieć. Jednak zniknął ze spotkania. Dobra, w porządku. To przechodzimy do zaopiniowania proponowanego porządku obrad. Panie Krzysztofie, jaka jest pana opinia? Jestem za porządkiem, za przyjęciem porządku obrad. Ja również, dlatego porządek został przyjęty w przedstawionej wersji. Przechodzimy do podpunktu drugiego, czyli opinie komisji dotyczące uchwały w sprawie. I tutaj chciałem w tym momencie przeczytać tą uchwałę, żeby to wybrzmiało, żeby wszyscy się dowiedzieli, o co w tym chodzi. Jest to uchwała przygotowana przez czterech radnych, przez pana Kamila Bialika, przez panią Ewę Golińską, przez pana Huberta Jarka oraz przeze mnie. A dotyczy ona, uchwała dotyczy przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia gminie Milanówek mającego na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. I chciałem przeczytać jeszcze załącznik do tej uchwały. Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia gminie Milanówek mającego na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. Mając na uwadze liczne głosy mieszkańców, Rada Miasta Milanówka zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do redukcji populacji dzików, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz powodują liczne straty materialne na prywatnych posesjach. W ostatnim roku nastąpił drastyczny wzrost liczebności dzików w Milanówku oraz w całym powiecie grodziskim. Zwierzęta te coraz częściej widoczne są na terenach gęsto zabudowanych, ulicach czy skwarach, stwarzając ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Rada Miasta Milanówka coraz częściej otrzymuje sygnały o przedostawaniu się dzików na ogrodzone działki, czego wynikiem są zniszczone ogrody mieszkańców. Niestety łatwo zauważyć, iż dziki stają się coraz mniej płochliwe. Mieszkańcy boją się po zmroku wychodzić poza swoje posesje, ponieważ obawiają się spotkania przemieszczającej się watahy. Zgodnie z orzeczeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do zadań gminy nie należy przeprowadzenie odłowu zwierzyny leśnej, a przeznaczenie na ten cel funduszy z budżetu gminy jest niezasadne. Wobec tego Rada Miasta Milanówka wnioskuje o przyznanie funduszy lub podjęcie przez wojewodę mazowieckiego innych działań mających na celu przeprowadzenie skutecznego odłowu dzików na terenie miasta Milanówka. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do tego projektu uchwały? Udzielam Panu głos, Panie Krzysztofie. Ja bym się chciał
zapytać, kto jest autorem treści tej uchwały, w jaki sposób wyobraża sobie odławianie tych dzików, czy ma świadomość, że mogą istnieć okoliczności, które nie do końca będą sprzyjały czemuś takiemu, to trzeba uzyskać jakieś wyjaśnienia. Oczywiście, panie Kamilu, czy byłby pan chętny do odpowiedzi na to pytanie? Tak, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Szanowni państwo, dostałem informację, z Urzędu Miasta jest zainteresowany tym, że populacja dzików w Mianówku niebezpiecznie w mojej ocenie wzrasta i coraz częściej można spotkać dziki na ulicach naszego miasta. Dostałem informację, iż Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z jej orzecznictwem ma zastrzeżenie zapewniania czy gwarantowania w budżecie miasta środków na odłów czy na działania zmierzające do zmniejszenia populacji tej zwierzyny leśnej w naszym mieście. Właśnie dlatego, gdyż jest to zwierzyna leśna i według RIO dzik jest mieniem Skarbu Państwa i gmina jako taka nie powinna się tym zajmować. Stąd po rozmowach z różnymi osobami, z mieszkańcami, również z urzędnikami, doszedłem do wniosku, że reprezentacją rządu, czy jako takiego państwa tutaj w okolicach, czy też na Mazowszu, jest wojewoda mazowiecki. W ten sposób powstało to stanowisko z prośbą o pomoc ze strony wojewody w postaci sfinansowania lub innych działań zmierzających do tego, aby to zagrożenie w postaci dzików, w latach dzików chodzących po naszym mieście zmniejszyć. Tyle z mojej strony. Nie wiem, czy coś jeszcze państwo macie pytania. No tak, to ja jeszcze chciałem pytanie, doprecyzowanie i jak to ma wyglądać wszystko, czy co, złapiemy te dziki i co dalej z nimi zrobimy? Panie Kamilu, jak wy sobie to wyobrażacie? Zresztą jest tutaj kolega Witold Mosakowski, pan radny, który być może też będzie miał coś do powiedzenia w tym zakresie. W związku z czym ja bym chciał usłyszeć od wnioskodawców jakieś bliższe szczegóły, jak sobie wyobrażają samą tą akcję, jak widzą skuteczność tej akcji, co będą robili z tymi dzikami, które odłowią, bo zakładam, że zostaną one złapane. Jak to będzie wyglądało? Panie Krzysztofie, odpowiem w ten sposób. Urząd Miasta Mianówka dostał od starosty powiatu grudzińskiego zgodę na odłów, z tego co wiem, 100 sztuk dzika. My jako gmina nie możemy de facto nic z tym zrobić, z tym dokumentem. Możemy jedynie poprosić wojewodę o to, aby albo przeznaczył środki finansowe na ten cel, czyli na, jak ja rozumiem, ze względu na ASF, czyli afrykański pomór świń, nie możemy dzika w żaden sposób, no nie można dzika zabić, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem zabijania zwierząt. W związku z tym jedyną w mojej ocenie słuszną, jedyną w mojej ocenie metodą, która coś działa, jest odłów tego dzika zgodnie z pismem od starosty. My nie możemy ani poświęcić na to środków, ani nie możemy de facto gmina nic z tym zrobić. Więc jeżeli wojewoda przeznaczy na ten cel, jeżeli uzna nasz wniosek za stosowne środki, zatem wtedy zapewne też uzna, że ten sposób na podstawie doświadczeń jest odpowiedni. Ja nie jestem specjalistą od zwierzyn, wiem jedynie, że po Mianówku chodzą watahy dzików, które są niebezpieczne i możemy czekać w nieskończoność, aż do momentu, aż komuś stanie się krzywda. Dopóki taka krzywda się nikomu nie stała, ja dziękuję za to opatrzności, że się nie stała i działam w postaci wniosku do pana wojewody. W jaki sposób to zostanie odłów, nie znam się. Czy to są siatki, czy to są różnego rodzaju klatki, nie mam pojęcia. Wiem jedynie, że w ramach funkcjonującego prawa, w
w ramach funkcjonujących obecnie zasad. Jedynie co można zrobić, to odłowić dziki i przenieść w inne miejsce zgodnie ze zgodą otrzymaną ze starostwa. Rozumiem, może pan ma jakieś inne propozycje, ale ja takich propozycji nie mam, niż lepszych niż odłów, stąd to stanowisko. Rozumiem. Jeżeli pan przewodniczący komisji pozwoli, to będę kontynuował swoją wypowiedź. Proszę bardzo. Otóż, proszę państwa, żeby skutecznie walczyć z czymś takim, należałoby, jak sądzę, najpierw zbadać przyczyny problemu, czyli dociec, skąd te dziki się biorą na terenie miasta, co ma na to wpływ i zaradzić przyczynom, a nie skutkom. To po pierwsze. Po drugie, należy też rozpatrzeć fakt, co my z tymi dzikami, my czy firma, która je odłowi, co z nimi zrobi, co się z nimi później stanie. Bo tak się składa, że brałem udział między innymi raz w starostwie, były rozmowy na ten temat z gronem osób zainteresowanych. Nie dalej jak nawet wczoraj w innym gronie również takie rozmowy były prowadzone. I muszę państwu powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze przyczyna jest taka, że te dziki się pojawiają, że zostały przecięte ich naturalne szlaki migracji. To znaczy rozbudowa sieci autostrad, dróg ekspresowych spowodowała, że te dziki kiedyś mogły migrować swobodnie. Dzisiaj te ich szlaki zostały przegrodzone. To jest pierwsza rzecz. Druga to, jeżeli te dziki zostaną złapane, to pytanie, co się z nimi stanie. Zazwyczaj zostają przewożone gdzieś dalej, ale te dziki nie pozostaną w tym miejscu, gdzie my je wieziemy, tylko będą wędrowały dalej, przeważnie do innych gmin, czyli pozbywając się kłopotu my, przysporzymy kłopotu innej gminie. Tak samo inne gminy, które pozbędą się tych dzików gdzie indziej, wpuszczą je w takim miejscu, że one nadal będą migrować, tutaj trafiać do nas. Te dziki obserwowane są od już kilku lat i nie myślcie sobie państwo, że w tym roku to są te same dziki, które to były w zeszłym roku. Nie, one sobie gdzieś powędrowały tamte zeszłoroczne, na ich miejsce przyszły nowe. Więc jak my wydamy pieniądze, te dziki wyłapiemy, przewieziemy w inne miejsce, to na ich miejsce z pewnością pojawią się inne osobniki. No myślę, że to nie wszystko, bo jest jeszcze kwestia, dlaczego one przychodzą do miast. Dlatego, że nie mają karmy. Kiedyś, jak były gospodarstwa rolne i duże uprawy, to te dziki trzymały się w obrębie miejsc, w których mogły żerować. Na przykład duże uprawy kukurydzy, ziemniaków i tam różnych buraków i tak dalej. A także w lesie. Dzisiaj lasy niestety są cięte, wycinane. W lasach powstają domy mieszkalne, stąd te dziki, osuszane są bagna, bo dziki bardzo często zalegały w miejscach wilgotnych, bagiennych. To wszystko jest osuszane w całej okolicy. Ja znam okolice, tutaj Milanówka, Grodziska i tak dalej. I wszystkie te tereny, gdzie one kiedyś się trzymały, zostały mocno zurbanizowane, pozbawione upraw i dziki w poszukiwaniu pożywienia wchodzą do miast. W związku z czym w moim przekonaniu te wszystkie środki podjęte niewiele w praktyce dadzą. Niestety jest inna możliwość, bardzo okrutna i to powinni wiedzieć mieszkańcy przede wszystkim, że faktycznie eliminacja tych dzików równa się z ich zabiciem. Trzeba tu użyć słowa zabicie, bo taka jest prawda. Przeniesienie ich w inne miejsce na wiele się nie zda. Ponadto jeszcze z punktu widzenia kół łowieckich, koła też mają możliwość zabierania głosu i nie bardzo można przewozić te dziki poza obwód łowiecki, czyli poza pewien obszar o jakiejś tam ograniczonej wielkości, bo to się też łączy z planami nadleśnictwa dotyczącymi zasiedlania obwodów łowieckich zwierzyną. Także nie jest to sprawa prosta. I nie sądzę, aby w sposób skuteczny można było temu zaradzić. Natomiast chcę powiedzieć w szczególności słuchaczom, którzy być może to będą oglądać, że widziałem
ze 3 tygodnie temu film na TVP1 w programie Alarm, kiedy to łapacz dzików łapał właśnie dziki na terenie jakiejś wsi chyba, bo to był teren zabudowany, ale nie centrum miasta i pokazane było, jak tego dzika zastrzelił. W związku z czym był wściekły atak dziennikarzy na fakt zabicia tego dzika. Więc proszę Państwa, ci, którzy mogliby zgodnie z prawem, etyką eliminować te zwierzęta z naszego otoczenia, są atakowani przez ludzi, którzy są temu przeciwni. I to jest zamknięte koło. Można by temu zaradzić, ale ci, którzy mogą, nie podejmą się tego, ponieważ nie chcą ryzykować awantur z ludzi. Więc to mieszkańcy sami, szczególnie ci, którzy protestują, którzy są wrogami łowiectwa, bo chcę Państwu powiedzieć, że gospodarkę leśną w zakresie utrzymania ilości zwierzyny utrzymują myśliwi, a obecnie jest olbrzymi atak na, co nie od dzisiaj, ale on się nasila na myśliwych i to są właśnie skutki tego wszystkiego. To tyle, jeżeli chodzi o moją wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem tak, zanim udzielę głosu panu Witoldowi, chciałbym zacytować jeszcze fragment tego załącznika. Jest tutaj napisane, że Rada Miasta Milanówka wnioskuje o przyznanie funduszy lub podjęcie przez wojewodę mazowieckiego innych działań mających na celu przeprowadzenie skutecznego odłowu dzików na terenie miasta Milanówka. To nie chodzi nam o to, żeby jednoznacznie je odstrzelić bądź nie odstrzelić, czy żeby je wywieźć, pozbyć się, uspać, czy cokolwiek innego z nimi zrobić. Chodzi nam o pozbycie się problemu z terenu naszego miasta. Równie dobrze na tej samej zasadzie, co pan powiedział, że łowiąc te dziki, wywożąc gdzieś dalej, to można porwać do kamer. Jeśli zbudujemy kamery, monitoring rozszerzymy, to dalej będzie przestępczość, tylko w innym miejscu wtedy, tak? Przeniesiemy ją z miejsca, gdzie nie było kamer, a gdzie teraz są, do miejsc, gdzie tego jeszcze nie ma. I proszę bardzo, pan Witold Mosakowski. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem uzupełnić wypowiedź pana Krzysztofa. No generalnie to jako ludzie sami sobie gotujemy ten los. Rzeczywiście jakby obudowywanie szarymi magazynami okolic miast powoduje to, że te zwierzęta po prostu przychodzą do takich miast jak nasze, ale też z takiego powodu, że im się prościej żyje po prostu w mieście. Kosztem tego są niestety choroby też, które pojawiają się przy współistnieniu z człowiekiem i przewożąc te dziki dalej, one zarażają zdrowe dziki w lesie. Natomiast nie występuję przeciwko waszej inicjatywie. Chciałem tylko po prostu uświadomić, że to wszystko nie jest takie proste, a tak naprawdę nie mamy innego wyjścia, tylko po prostu odłowić te dziki i przewieźć je gdzieś indziej. Inne metody są po prostu na terenie miast niedozwolone. To wszystko, dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że jak nie te, to inne w krótkim czasie wrócą do tego samego miejsca, bo zwierzyna szukając miejsc do żerowania, jeżeli jedna populacja zwierzyny odejdzie, to inna na to miejsce wróci. Także ja nie mówię tu jako przeciwnik tych rozwiązań, lecz chciałem Państwu wykazać no, niewielki sens podejmowania tego typu działań, bo one będą krótkotrwałe. Tu to trzeba by w innej perspektywie czasowej zupełnie inaczej do tego podejść. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Kamilu. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, nikt nie mówi, że jest to temat prosty i łatwy. To jest temat trudny i widać, że z tym tematem nie są w stanie sobie poradzić inne gminy i inne miejscowości, miasta w Polsce. U nas ten temat się pojawił kilka lat temu. W mojej ocenie jest to dopiero pierwszy krok, żeby ten temat rozwiązać. Nie mówię, że to jest już... że jutro dzika nie będzie u nas. Nie. To jest pierwszy krok o to, żeby porozumieć się z panem wojewodą, o to, żeby, to jest pierwszy krok do tego, żeby panu wojewodzie pokazać, że mamy pewnego rodzaju problem. To jest pierwszy punkt, krok do tego, aby poprosić pana wojewodę o interwencję, o finansowanie tego.
bo według informacji, które posiadam, niestety gmina jako taka z dzikiem nie może zrobić za wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, jeszcze proszę bardzo. Ja może jeszcze dodam, że w moim przekonaniu lepszym rozwiązaniem byłoby podjęcie ściślejszej współpracy z okolicznymi kołami łowieckimi, których tereny przylegają do terenów Milanówka, Grodziska i okolic, i współpraca w tym zakresie. To niestety jest brutalna prawda, ale tak wygląda to w praktyce. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że znane mi są różne przypadki i był taki przypadek kilka lat temu gdzieś w okolicach Ursusa, że zwierzyna płowa ranna gdzieś zawisła na płocie i ze względów humanitarnych skrócono temu zwierzęciu cierpienia, a później nagonka się olbrzymia rozpętała na myśliwego, który to uczynił, co skończyło się dla niego zawałem. No, takie są reakcje niestety społeczności lokalnej, która nie toleruje pewnych radykalnych rozwiązań, ale jedynych skutecznych i możliwych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Kamilu. Tylko proszę już też przyspieszać, mamy 9 minut. Już ostatnie zdanie. Panie Krzysztofie, rozumiem Pana zdanie i Pana opinię. Jeżeli uważa Pan, że inne metody są skuteczniejsze, proszę o napisanie również stanowiska Rady Miasta o to, żebyśmy nawiązali współpracę z kołami łowieckimi. Ja tutaj wraz z radnymi skomponowałem takie stanowisko, jakie uznaliśmy za słuszne. Ma Pan prawo również do skomponowania, stworzenia odrębnego dokumentu. Ale zachęcam do poparcia również tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Inicjatywę poprę ze świadomością jej niewielkiej skuteczności. To w takim razie myślę, że już jest moment, abyśmy przeszli do głosowania. Będę pytał imiennie. O tak, każdy z Państwa będzie głosował. Pan Kamil Bialik. Jestem za. Pozytywną opinią. Oczywiście, dziękuję. Pan Krzysztof Wiśniewski. Również jestem za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku ze świadomością niewielkiej jego skuteczności. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja również głosuję za poparciem tego wniosku, dlatego opinia komisji jest pozytywna, 3 głosami za. Dziękuję bardzo i w takim razie zamykam posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Zapraszam za 7 minut na sesję Rady Miasta Milanówka. Dziękuję bardzo.